Witam wszystkich serdecznie na pierwszym filmie w nowym roku. Akurat znajduję się w Niemczech i udało mi się znaleźć dość ciekawy obiekt. Jest to opuszczona willa. Teraz wejdziemy do środka i sprawdzimy, czy jeszcze coś zostało w środku. Łazienka całkiem zachowana. Może sprawdźmy parter najpierw. Zostało trochę przedmiotów. Widać, że ktoś tutaj już był przede mną. Willa jest szabrowana i pewnie najcenniejsze przedmioty już zginęły. Willa posiada również prywatny basen. Idziemy na górę? Pewnie, że tak. O, tutaj też zaczniemy od łazienki. Sypialnia. Wszystko porozwalane. Idziemy dalej. O, tutaj będzie chyba salon. Największe pomieszczenie. Tak, zgadza się. Tu mamy salon. Też wszystko porozwalane, niestety. Kolekcja lalek porcelanowych. Całe zestawy talerzy podłożone na większą imprezę. Tutaj minibarek, kieliszki przygotowane na party. Rodzina także odczytana, książek też jest dużo.
Tu mamy wejście na balkon, bo stąd widać cały ogród. Jest również zejście na dół, pewnie które prowadziło na basen. Tu mamy jeszcze jakiś piękny obraz. Idziemy zobaczyć dalej. Tutaj była kuchnia, jak widać. O, ładny słonik. Bardzo ładny. Dość ciekawe krzesełka. Kolejny obrazek. Bardziej odważny. Kalendarz z 2015, czyli willa została opuszczona niedawno, zaledwie 5 lat temu. Jakieś stare gazety. 1949, 28 september. No, a co będziemy mieli w środku? Ciuchy. Są drzwi wejściowe. Te akurat są zamknięte, ale wszystkie inne otwarte. Kibelek. Zostawił ktoś ładunek? Niestety nie. Nie pooglądacie. Idziemy na górę. Jest jeszcze jedno piętro. Willa jest naprawdę duża. I ciekawa. Tutaj wygląda, jakby ktoś się już po prostu wyprowadził stąd. Albo po prostu nie zdążył wybudować. Jedno z dwóch. Kafelki strzelają, nie wiem dlaczego. Coś tutaj poszło nie tak. Meble rozebrane. Jeszcze strych tutaj jest. Tak wygląda na zewnątrz. Zerknę tylko na strych. Może coś ciekawego tam jest. To jest tylko czubek wieżyczki. Nic tutaj nie ma. Oprócz gołębi, starego ula. Tam jest kolejna wieżyczka. Być może się tam dostanę, zobaczę zaraz. Kolejna wieżyczka jest tutaj. Piękne witraże. Idziemy zobaczyć na wieży. Niestety skarbów tutaj nie będzie. W skrzyni są jedynie słoiki. Widok z jednego strony. Ale najlepszy widok będzie tu.
Schodzimy na dół. Nie ma tutaj nic ciekawego oprócz widoków. Dlatego będziemy spadać stąd. Sprawdźmy jeszcze, jak wygląda kuchnia z bliska. Zmywarka do naczyń i resztę mebli jeszcze zostało. Wyposażenie kuchenne też jest. No, najciekawszym miejscem jest jednak ten salon. Szkoda, że jest taki rozkopany. Country Stars Festival. Też znowu płyty winylowe. Blue Hawaii. Benson. A tu co mamy? Jakąś kolekcję chyba. Tak, kolekcja płyt. Opera. No. Mogłaby być ciekawa płyta. Płyty. Są też inne płyty dla dorosłych. Co tu mamy jeszcze? O, tu jeszcze coś mamy. Są wersje. Tylko czy są płyty w środku? Tak, wszędzie są płyty. To chyba kolędy. Tak, to będą kolędy. Nic nie mamy. Pozostałości po dzieciach. Misiek. Fotel bujany. Całkiem fajny. Jakieś albumy stare. Ze zdjęciami. Piano. To firmy z Anglii. A tu mamy jakiś alkohol pełny, pół litra, 30%. Co mamy za pomieszczenie? Wygląda na jakąś spiżarkę. Tutaj cały prąd był. A tutaj piwnica. Na pewno dajże. Uwielbiam wchodzić po piwnicach, także... No, wygląda ciekawie. Jakiś stary kerszer chyba.
winko. Jakieś bardzo stare przedmioty tutaj są, których już nie używali, które nie były im potrzebne. Przywieźli tutaj. Zobaczymy, czy wina. O, te otwarte akurat. Ale te pełne. Siodło. Tutaj następne. Tak wygląda poza domem. Tu najprawdopodobniej był garaż, w którym trzymano narzędzia. Tak, dobrze myślę. Jest tego tu trochę. O, a tutaj kotłownia. Zobaczcie, jaki nowy piec. Tak wygląda willa opuszczona przez 5 lat. Myślę, że za 2-3 lata nie będzie tu już po co wracać. Dom będzie cały rozwalony. Jest na totalnym zadupiu. Nie ma tutaj żadnych domów obok, więc spokojnie każdy może tu wejść i w zasadzie zabrać co chce. Co już mogę powiedzieć? To by był koniec eksploracji. Mam nadzieję, że następne miejsce będzie bardziej zachowane i nie dotrą do niego wandale, żeby nie zostawić takiego bałaganu, jaki mamy tutaj. Trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień. Na razie.